Zapraszamy na film. Cześć, witajcie. Witam Was w następnym odcinku. Tym razem z perełki Górnego Śląska, z pięknego miejsca, inaczej zwanego Płucami Śląska, z pięknej Pszczyny. Także zapraszam na odcinek. Kto nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji jak zwykle. Będzie mi bardzo miło. Łapka w górę. Jedziemy. Parę slajdów pokażę, gdzie, co, jak, co zobaczyć, co warto zobaczyć. Oczywiście. No i jedziemy. Szkoda czasu. Zapraszam. Hejo! No witam Was. Jesteśmy właśnie w zagrodzie żubrów. Nie widać ich tutaj. O, jest jeden. Leży centralnie pod nami. Schował się. Piękny, duży okaz. Szukamy następnych. Tam są jeszcze dwa, ale ich nie widać. Kamera nie łapie. Leżą sobie w cieniu i odpoczywają. Idziemy dalej. Jest i następna zagroda. Jest to zagroda jelenia europejskiego. Jest tam statko, leży, odpoczywa. Dość duże zagrody. No i tak, dotarliśmy do jednego z ładniejszych punktów, chociaż ich tu jest całkiem dużo. To skansenu wsi Pszczyńskiej. Jest to na pewno godne miejsce polecenia. Warto tu przyjść i zobaczyć, jak się kiedyś mieszkało, jak się kiedyś żyło. Pięknie. Gdzie właśnie kiedyś mieszkało. Tu jest coś fajnego. Karawan konny. Nieźle. Czegoś takiego osobiście jeszcze nie widziałem. Mam wrażenie, że tu trochę straszy. Znajdujemy się właśnie pod bramą chińską, ale to chyba jakiś żart po prostu. Taka atrakcja niespecjalna. Nic dupy, nic pietruchy. Brama chińska. Kto to nazwał i po co? Bez jaj. Jeden z następnych punktów jest nim herbaciarnia. Jesteśmy pod następnym punktem naszej wycieczki. Jest to lodownia.
taka królewska lodówka, można powiedzieć. Takie są ceny, jak widzieliście, godziny wejścia. Oczywiście można też kupić bilety przez internet. Kolejka dzisiaj jest dość duża. Także raczej Wam zamku w środku nie pokażę. Zobaczycie go z zewnątrz. Ale myślę, że dla tych, którzy lubią tego typu atrakcje, myślę, że jak najbardziej warto postać w kolejce i wejść do środka i zobaczyć. I taka atrakcja następna. Tak sobie miasto wymyśliło. Ściągło oczywiście ten pomysł od innych miast, ale jest bardzo fajny, efektowny. Ładnie to wygląda. Ostatnie ujęcie z ostatniego dzisiejszego punktu, czyli z rynku pszczyńskiego. Jest tu mnóstwo ludzi, wszystkie restauracje są zajęte. Nie ma gdzie siąść. To tylko świadczy o jednym. O dużej popularności tego miejsca. Także liczcie się z tym, przyjeżdżając tutaj. Warto to zobaczyć, ale liczcie się z komarami. Ich jest mnóstwo, gryzą na każdym kroku. Z dużą ilością turystów. No ale coś za coś. Tyle na dzisiaj. Łapka w górę, jak się podobało. Jedziemy z tematem. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hejo!